Zabójstwo Anny Politkowskiej. Unia Europejska wzywa Rosję do stanowczych działań. Unijna dyplomacja wzywa Rosję do działań w sprawie morderstwa Anny Politkowskiej. W 15. rocznicę morderstwa rosyjskiej dziennikarki i obrończyni praw człowieka Anny Politkowskiej, unijna dyplomacja wezwała Rosję do zapewnienia, że wszyscy odpowiedzialni zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Wzywamy rosyjski rząd do zapewnienia, że wszyscy odpowiedzialni za zabójstwo Anny Politkowskiej zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości w ramach otwartego i przejrzystego procesu sądowego. Oczekujemy, że Rosja dotrzyma swoich krajowych i międzynarodowych zobowiązań w ramach ONZ, OBWE i Rady Europy do ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych, czytamy w oświadczeniu rzecznika wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych Josepa Borrell, Petera Stano. 7 października 2006 rok. Anna Politkowska została zastrzelona w swoim bloku w centrum Moskwy. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. W 2018 rok Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że państwo rosyjskie nie dopełniło obowiązku odpowiedniego zbadania przestępstwa. Trybunał stwierdził w szczególności, że chociaż władze znalazły i skazały grupę osób, które bezpośrednio dokonały na zlecenie zabójstwa pani Politkowskiej, nie podjęły odpowiednich kroków śledczych w celu odnalezienia osoby lub osób, które zleciły zabójstwo, przypomniał Stano. Zwrócił jednocześnie uwagę, że 15. rocznica śmierci dziennikarki przypada w chwili, gdy niezależne media i społeczeństwo obywatelskie znajdują się w obliczu bezprecedensowej presji ze strony władz rosyjskich, zwłaszcza poprzez klasyfikowanie coraz większej liczby mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ale także indywidualnych dziennikarzy i aktywistów jako zagranicznych agentów. Unia Europejska będzie nadal walczyć z łamaniem praw człowieka i łamaniem prawa międzynarodowego. Solidaryzujemy się z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, obrońcami praw człowieka i niezależnymi dziennikarzami i będziemy nadal wspierać ich w ich ważnej pracy, zapewnił przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych EA.